Panie profesorze, to jest tak. Ja tutaj mówiłem o tych aspektach naszej rzeczywistości i wynikających z nich postulatach dotyczących polityki, które można określić jako, nie obniżając ich rangi, jako techniczne. Bo one nie dotyczą tego, co jest samą istotą ludzkiej egzystencji, a w szczególności egzystencji wspólnoty. One tylko tworzą jej warunki. Natomiast jeśli chodzi o tą wspólnotę, to ja sądzę, że z jednej strony realizacja tego planu, o którym tutaj mówiłem i przy którym się będę upierał, znaczy to musi być także próba, ja o tym mówię w kampanii wyborczej, powrotu do tego, o czym mówił tutaj Zbigniew Romaszewski. Mówił, jak to zrozumiałem, bo nie byłem w trakcie tej dyskusji, czego żałuję, no ale takie są okoliczności kampanii. Mówił w odniesieniu do roku 89, ale o tym można mówić także w odniesieniu do całych lat 80., no w szczególności także do roku 80, 81. Ktoś może powiedzieć, takie momenty w historii zdarzają się rzadko. To jest prawda, no ale nam się ostatnio zdarzyły wydarzenia też niesłychanie rzadkie w historii, straszliwie tragiczne. A po drugie, my rzeczywiście stoimy w tej chwili przed wyzwaniem zupełnie zasadniczym. I ten brak perspektyw, o której pan profesor był łaskaw wspomnieć, to pewne zgorzknienie niemałej i sądzę, że bardzo cennej części społeczeństwa. To jest coś, co można przełamywać, ale można przełamać tylko poprzez pewną propozycję. I to jest propozycja budowy wspólnoty i przełamywania tej fragmentaryzacji. Ta fragmentaryzacja rzeczywiście następuje i w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze języka, w wymiarze rozumienia różnych pojęć, które brzmią tak samo, ale są zupełnie inaczej rozumiane, w pewnym przemieszaniu języków, bo języki, można powiedzieć, różnych grup, różnych porządków, różnych grup pokoleniowych się przemieszały. To wszystkie jest rola telewizji, po części troszkę internetu, co prowadzi często do sytuacji, w której wielu ludzi, ja też w pewnych momentach po prostu nie bardzo rozumie, co się do nich mówi. To znaczy, co w istocie chce przekazać ten, kto jakiś komunikat do mnie kieruje. Ale czy na to nie ma odpowiedzi? Oczywiście zjawiska kulturowe są niesłychanie trudne do opanowania. Oczywiście zawsze można postawić pytanie o inżynierię społeczną, o jej dopuszczalność, o konstruktywizm społeczny, jego szkodliwość i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli my byśmy, a tak chcemy, na przykład odbudowali pewien wspólny przekaz kulturowo-historyczny w naszej oświacie, on został kompletnie rozbity pod różnymi bardzo szczytnymi hasłami. Wolność nauczania, wolność wyboru podręczników i tak dalej, zostało to rozbite w proch. To sądzę, że moglibyśmy pod tym względem uzyskać bardzo znaczący postęp. No, druga sprawa odbudowy spójności społecznej to jest jednak ograniczenie tych bardzo, bardzo daleko idących różnic ekonomicznych. No, Polska pod tym względem naprawdę jest raczej na poziomie krajów trzeciego świata niż krajów europejskich czy innych rozwiniętych krajów. My tutaj nie możemy odwoływać się do przykładów ze społeczeństw, właściwie jednego społeczeństwa zupełnie specyficznego, zupełnie innego niż nasze. Mówię o społeczeństwie amerykańskim. Co do dynamizmu, owszem, ale co do pewnych mechanizmów społecznych i pewnych tolerowanych społecznych różnic w żadnym wypadku. Czyli właśnie musi istnieć pewien plan działania i zgoda przynajmniej bardzo poważnej części społeczeństwa wokół tego planu działania i sądzę, że można tutaj wiele uczynić. Jeżeli chodzi o nasze miejsce w świecie, tak rzeczywiście uzyskaliśmy formalną przynależność do dwóch zasadniczych wspólnot Zachodu, po drodze jeszcze kilka innych przynależności do różnych organizacji, też mających charakter, no, nazwijmy to tak, w pewnej przenośni prestiżowej. Z tego wynika bardzo dużo, ale z tego nie wynika wszystko. No, po pierwsze jest pytanie o pozycje w samych tych organizacjach. Te pozycje można opisać
w dwóch kategoriach. Jest kategoria formalna, pozycja w różnego rodzaju procedurach decyzyjnych i jest faktyczna. I są takie rzeczy pośrednie, na przykład udział ludzi danej narodowości lojalnych wobec własnego państwa, znaczy nie przenoszących lojalności w różnego rodzaju strukturach administracyjnych, decyzyjnych i tak dalej. No i tutaj jest, proszę państwa, bardzo niedobrze, jest słabo i powinniśmy z całą mocą dążyć do tego, żeby tą pozycję bardzo, ale to bardzo wzmocnić. I to jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa to jest, jak to zrobić. Gdzie są te zasoby? No, na pewno zasób pierwszy to jest rezygnacja z polityki klientystycznej. Myśmy z niej zrezygnowali. No, skutki były takie, że nas bardzo atakowano, ale atakowano nas właśnie także na zewnątrz, co się przenosiło bardzo łatwo tutaj i było niestety przez ludzi bardzo często traktowane zupełnie poważnie. To była właśnie próba zapędzenia nas z powrotem na tą pozycję klienta. Otóż nic gorszego dla państwa, już w szczególności dużego państwa europejskiego, niż być klientem i być przez innych rozumianych, widzianych jako klient. To jest zasób pierwszy. Zasób drugi, no to co dzisiaj, to słowo od iluś tam lat już weszło do potocznego języka, więc mogę go chyba użyć, to jest pewna asertywność w polityce zagranicznej, czyli zdolność do stawiania pewnych spraw twardo i zdecydowane odrzucenie i teorii brzydkiej panny. No, to od czasów Polska nie rządem stoi, chyba nic równie szkodliwego nie zostało w Polsce powiedziane, jak i odrzucenie innej koncepcji, którą ostatnio żeśmy chyba rok czy kilkanaście miesięcy temu usłyszeli, że weto w Unii Europejskiej to jest jak bomba atomowa. Otóż proszę zwrócić uwagę, że poza Hiroshimą i Nagasaki nikt bomby atomowej nie użył. Jak dotychczas im daj Boże, że nigdy, wierzę w to, że nigdy nie użyje. Natomiast weto w Unii Europejskiej było powielokroć używane przez różne kraje, także przez nas. Jakoś żeśmy w powietrze nie wylecieli. I nawet uzyskaliśmy to, że pani Merkel broniła polskich interesów w Samarze, w twardych rozmowach z Putinem. Właśnie dzięki temu. Dzięki temu, żeśmy powiedzieli twardo nie. My się na pewne rzeczy nie zgadzamy, jeżeli pewne nasze sprawy nie zostaną załatwione. Więc tutaj jest po prostu pewna zasadnicza różnica między mną a, no nie chcę tutaj mówić, że moim kontrkandydatem, bo jeszcze mi wytoczy proces, mówiąc, że on nic, nigdy takiego nie mówił. Ale w każdym razie obecnym premierem, no nie widziałem, żeby kontrkandydat się od niego odcinał, ale może, więc z ostrożności nic w tej sprawie nie mówię. Ale w każdym razie ta asertywność, która oczywiście nie musi się przejawiać w wetach, nie może polegać na nadużywaniu weta, ale ta asertywność jest tym drugim zasobem. No, trzeci zasób to jest po prostu wschód. No, stara koncepcja Piłsudskiego, a później Giedroycia, że im więcej znaczymy na wschodzie, tym więcej znaczymy na zachodzie, jest całkowicie prawdziwa. Więc rezygnacja z tak zwanej polityki jagiellońskiej to jest oczywiście no, bardzo, bardzo daleka przenośna. Ostatnio używał jej, ale w formule negatywnej, minister Sikorski. Otóż rezygnacja z tej polityki to jest po prostu rezygnacja z bardzo poważnego zasobu znaczenia Polski. Ja choćby na podstawie rozmów z moim świętej pamięci bratem mogę powiedzieć, że to naprawdę działało. I to jest ta jakby trzecia metoda. Oczywiście czwarta, no to jest, to są dobre stosunki. Ta kolejność przy tym nie jest hierarchią, proszę pamiętać. To jest umiejętność dobrego rozgrywania spraw w Brukseli, czyli dobrych stosunków z administracją Unii Europejskiej, bo to jest też rzecz delikatna, często trudna, ale warto to podejmować.